Jakie warunki musisz spełnić, żeby być szczęśliwym? Masz taką listę warunków, jeżeli to będę. I co, rzeczywiście? Spełniasz i jesteś? Zobaczmy, co na ten temat mówi nam nauka. Wielu z nas myśli w podobny sposób. Będę szczęśliwy, jeżeli znajdę osobę, z którą będę chciał spędzić całe życie, jeżeli będę z nią miał dwójkę wspaniałych, cudownych dzieci, najlepiej blond, jeżeli będę miał psa, będę miał dom, będę miał dobrą pracę, interesującą, dobrze płatną, pozwalającą się rozwijać, jeszcze do tego ważną społecznie, jeżeli będę podróżował, jeżeli będę miał czas na moje hobby i jeżeli będę zdrowy. Mówię, jeżeli wypełnię te warunki, to będę szczęśliwy. Takie jest często nasze myślenie. Jak się okazuje, mechanizm uzależnienia szczęścia od spełnienia określonych warunków po prostu zwyczajnie zawodzi. Dlaczego zawodzi nas myślenie na zasadzie, jeżeli to będę szczęśliwy? Pierwszym oczywistym powodem, dla którego warunkowanie szczęścia nie prowadzi nas do szczęścia, jest to, że po prostu te warunki nie zostają spełnione. Czyli krótko mówiąc, mamy sytuację, kiedy będę szczęśliwy, jeżeli będę miał cudowną żonę i gdyby się przez przypadek trafiło, że tak nie jest, to szczęśliwy być nie mogę. Może być tak, że bardzo wiele warunków zostało spełnionych, ale jakiś określony nie. I to już samo wystarczy do tego, żebyśmy czuli się nieszczęśliwi. Mam wszystko poza. I wtedy jest kłopot. Częściej jednak mamy do czynienia z czymś innym. A mianowicie z tym, że spełniamy warunki, które sobie postawiliśmy. Czy spełniamy warunki, które postawiliśmy naszemu szczęściu. Zapytujemy się jeżeli, a potem odpowiadamy tak, jest to spełnione. No i tu się pojawia problem, który bardzo trafnie opisał jeden z bohaterów dramatu Oscara Wilda. Oscar Wilde pisze tak. Są tylko dwie tragedie na świecie. Jedna to nie mieć tego, czego się chce, a druga mieć to, czego się chciało. Ta druga jest znacznie, znacznie gorsza. W internecie możemy znaleźć mnóstwo opowieści o tym, że mam wszystko, ale nie jestem szczęśliwy. Krótko mówiąc, okazuje się, że spełnienie warunków, które sami sobie postawiliśmy, nie doprowadziło nas do szczęścia. Dlaczego tak się dzieje? Pierwszym powodem jest to, że stawianie warunków oznacza tak naprawdę odkładanie szczęścia na przyszłość. Nie mogę być szczęśliwy teraz, ponieważ warunki nie zostały spełnione. Będę szczęśliwy w przyszłości, kiedy te warunki zostaną spełnione. Czyli będę szczęśliwy, jeśli będzie mnie stać na nowy dom. Będę szczęśliwy, jeśli znajdę nową pracę. Będę szczęśliwy, jeśli znajdę partnera życiowego. Tymczasem, banalna rzecz, ale życie toczy się tu i teraz. A w takim razie oczekiwanie na to, że kiedyś będę mógł być szczęśliwy, pod warunkiem, że coś się stanie, jest po prostu pomyłką. To jest pierwszy z powodów mówiący nam, dlaczego podejście na zasadzie jeśli, na zasadzie stawiania szczęściu warunków, nie prowadzi nas do szczęścia. Drugi powód zabrzmi absurdalnie, ale spróbujcie sobie z nim poradzić. Drugi powód jest taki, że może tak naprawdę my nie wiemy, co czyni nas szczęśliwymi. Gdyby się nad tym zastanowić, to ma sens. Wytłumaczenie jest takie, że po pierwsze, kształtujemy wyobrażenie na temat tego, co czyni nas szczęśliwymi na podstawie tego, co doświadczyliśmy w przeszłości albo co doświadczyli inni. Problem polega na tym, że
pamięć dotycząca tego, co wydarzyło nam się w przeszłości, jest po prostu zawodna. Czyli lepiej zapamiętujemy rzeczy, które wydarzyły nam się w przeszłości, niż one rzeczywiście przebiegały. Idealnie pasuje nam do tego wspomnienia super podróży, ale jak sobie przypomnielibyśmy sobie wszystko ze szczegółami, to okazywałoby się, że bardzo wiele czasu czy część czasu tak naprawdę nie do końca nam się podobało. O tym zapominamy. Pamięć jest wybiórcza. Więc to jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić jeszcze dodatkową uwagę, mówiąc o tym, że spełnienie określonych warunków do tego, żeby być szczęśliwym, tak naprawdę do tego szczęścia może nas nie prowadzić. Co jeszcze sprawia, że myślenie w kategoriach w sposób warunkujący szczęście, czyli spełnię określone warunki i będę szczęśliwy, tak naprawdę się nie sprawdza? Powodem jest to, że my tworzymy w naszym mózgu symulacje tego, co się wydarzy, ale te symulacje są de facto bardzo ograniczone. Nie wiem, czemu nadużywam słowa de facto, zauważyliście? Ale dobra. O co tak naprawdę chodzi? Chodzi w tym przypadku o to, że kiedy ja tworzę sobie symulację na przykład tego, że będę posiadał basen, to skupiam się głównie na tych pozytywnych rzeczach, czyli będę mógł sobie popływać, będę mógł zaprosić przyjaciół, będę mógł zrobić sobie pool party i tak dalej, i tak dalej. Wszystko super. Tylko że posiadanie basenu, ja nie mam, ale tak czytałem, jest dość upierdliwe. A mianowicie trzeba go czyścić, trzeba dbać, trzeba, no, jest dość kosztowne, bo trzeba wydawać dużo pieniędzy na różne rzeczy, plus aż tak często się z niego nie korzysta, jakbyśmy chcieli. Więc to jest pierwsza rzecz, która sprawia, że myślenie o tym, jakie warunki muszą być spełnione, nie prowadzi nas do szczęścia, bo często widzimy w naszych wizjach przyszłości wybrane aspekty, nie dostrzegając innych, które są równie istotne dla naszego samopoczucia, dla naszego zadowolenia, jak te dobre. Drugim powodem, dlaczego symulacje przyszłości mogą nie działać, to jest to, że symulacja jest skrótem. Tak? O co tak naprawdę chodzi? Już tłumaczę. Chodzi o to, że jak ja na przykład sobie wyobrażam związek romantyczny z drugą osobą, to skupiam się na tym, co jest na początku, tak? Czyli głębokie patrzenie w oczy, trzymanie się za rączkę, wspólne zachody słońca, fajne kolacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym skrócie, dlatego nazywamy to skrótem, że my się skupiamy na tym, co towarzyszy początkom każdego związku. Kiedy ten wybuch romantycznych uniesień jest największy. Z czasem jednak pewne rzeczy znikają, przestają być ważne, przestają być istotne. Kiedy tworzymy symulację przyszłości, nie jesteśmy często w stanie wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał nasz związek z drugą osobą za 20 lat. Więc tu jest kolejny problem, dlaczego myślenie pod tytułem jeżeli spełni się określony warunek, jeżeli znajdę określoną osobę, to będę szczęśliwy. To myślenie może nas po prostu zawieść w tym przypadku. I trzecia rzecz jest bardzo ważna. Symulacje, czy myślenie, czy warunki, które sobie stawiamy, jeżeli chodzi o szczęście, są tak naprawdę zakotwiczone w naszej bieżącej sytuacji. Łatwo mi sobie wyobrazić, banalny przykład, że będę szczęśliwy, jeżeli zjem dobrą kolację, ale tylko wtedy, kiedy właśnie jestem głodny. Jeżeli nie jestem głodny, to nie stawiam swojemu życiu takich warunków. Nie stawiam sobie takich warunków. Jeżeli się najem, to będę szczęśliwy. No nie. Nasza skłonność, nasze myślenie raczej idzie w kierunku znalezienia innego warunku do szczęścia. Krótko mówiąc, w zależności od tego, jak się w tym momencie czujemy, inne warunki możemy sobie stawiać.
jeżeli mam związek, który dobrze funkcjonuje, to raczej jestem skłonny do tego, żeby uwarunkowywać moje szczęście, czy szukać przyczyny mojego nieszczęścia w tym, że nie mam dobrej pracy, albo że zarabiam za mało, albo że nie robię tych rzeczy, które chciałbym robić. I mogę odwrócić. Robię te rzeczy, które chciałbym robić, ale nie mam partnera, więc skupiam się na tym warunku, którego nie spełniam w danym momencie. Więc to jest kolejna rzecz. To, co nam się wydaje ważne dla szczęścia, zależy od tego, co w tym momencie doświadczamy. No i cóż, z tym Was dzisiaj zostawiam.